Z okazji Światowego Dnia Wody częstochowskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji przygotowało dla mieszkańców sporo atrakcji. Nie w siedzibie spółki przy ulicy Jaskrowskiej, a na Placu Biegańskiego można było zgłębić swoją wiedzę na temat wody. To żadna promocja czy darmowa wata cukrowa. Tutaj dzieci sprawdzały, czy rzeczywiście woda z ujęć wodociągu częstochowskiego jest tak dobra i smaczna, jak ją reklamuje przedsiębiorstwo. Smakuje, jest dobra. Smakuje. A jaki ma smak? Pomarańczy. Ta woda jest bardzo pyszna. Jest taka gazowana, taka dobra. A ty kupujesz butelkę wody czy z kranu pijesz? No w sumie butelkę wody. Możemy z dumą odpowiedzieć, że mamy jedną z najlepszych wód w Polsce, jeśli nie najlepszą. Nasza woda odpowiada walorom smakowym, mikrobiologicznym, wodom mineralnym powszechnie znanym i nabywanym przez ludzi w sklepach. Pan pije źródlaną wodę jakąś specjalną wodę w butelkach, plastikach? Pije wodę z kranu, czystą, zdrową i bezpieczną. Wodę. Co pana do tego przekonało? Codzienne używanie instalacji nie stanowi żadnego zagrożenia, a żeby pić wodę z kranu. Natomiast te właściwości fizyko-chemiczne są tak wspaniałe i dobre. Woda ma świetny smak, jest porównywana z najlepszymi wodami butelkowanymi na świecie, ale nie dorównuje im. Jest lepsza, dlatego ją piję. Nie dalej jak miesiąc temu prezes zarządu, pan Michał Król, otrzymał również nagrodę Rady Europejskiej za akcję promowania Pije wodę z kranu. W Światowym Dniu Wody częstochowskie wodociągi wyciągnęły na Plac Biegańskiego to, co mają najlepsze. Sprzęt na miarę XXI wieku, który może być obiektem zazdrości niejednego przedsiębiorstwa wodociągowego w Polsce. Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, stosujemy wszelkie nowoczesne, najnowsze rozwiązania technologiczne. Sprzęt stosowany, używany w przedsiębiorstwie na co dzień w ramach obsługiwanej sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, to sprzęt do bezwykopowej renowacji kanałów, to sprzęt do renowacji, to sprzęt również do monitoringu. I właśnie za unowocześnienie firmy częstochowskie wodociągi otrzymały pierwszą nagrodę wśród innych podobnych firm w kraju. To wyróżnienie jest dla nas jedną z najważniejszych nagród. Nie jest to typowo komercyjne wyróżnienie, ale rzetelny ranking, jak wypadamy na tle innych firm wodociągowych w Polsce. Nasza redakcja, oceniając wodociągi, poszczególne przedsiębiorstwa w naszym kraju, brała pod uwagę szereg czynników. Począwszy od czynników związanych z eksploatacją sieci, od czynników technicznych, prowadzonej polityki personalnej, prowadzonych szkoleń, procesu podnoszenia kwalifikacji kadry, aż na kwestiach tych miękkich skończywszy. To znaczy chodzi o kwestie związane z polityką społeczną prowadzoną przez przedsiębiorstwo, kwestie edukacji ekologicznej, kwestie związane z budzeniem świadomości ekologicznej oraz pokazaniem, że czysta woda z kranu może być zdrowa, co w Częstochowie tutaj świetnie robicie. Najważniejszym czynnikiem tej oceny było to, że spółka nie boi się stawiać na technologię najwyższej jakości. To znaczy są wymagającym klientem dla firm dostarczających technologię dla przedsiębiorstw Wodkan. Widać to w osiąganych wynikach nie tylko finansowych, ale przede wszystkim technicznych i przede wszystkim jakości dostarczanej wody. Trudno ten sukces wyobrazić sobie bez laboratorium. Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Dzisiaj dział prezentuje sposób badania wody pod względem fizyko-chemicznym, makrobiologicznym. Na Placu Biegańskiego był też kącik edukacyjny dla dzieci, w którym informujemy o jakości wody, naszym przedsiębiorstwie, o tym, jak jesteśmy przyjaźni i otwarci dla mieszkańców naszego miasta. Dzieci były zachwycone wystawionym sprzętem. Sterowanie autem, oglądanie obrazów. Nie wolno wyrzucać do kanalizacji jedzenia, bo wtedy myszy mogą żyć i wejść do domu i to szkodzi bardzo. Człowiek bez jedzenia może przetrwać 20 dni, bez wody 3 dni. A specjaliści ostrzegają, zasoby wody pitnej zaczynają się mocno kurczyć. Czy ten problem dotyczy także naszego ujęcia? Czy w ogóle oszczędzamy wodę? Ja oszczędzam wodę tak, że nalewam wodę do kubka i wtedy płukam na przykład buzia, żeby woda się nie lała cały czas. Mieszkańcy Częstochowy mogą być spokojni. Wodę czerpiemy z jednego z najbogatszych zbiorników GZW-326 wody podziemnej. Możemy spokojnie, przyszłość jest pewna. Szacuje się na około 150 lat zasoby tego zbiornika. Pożyjemy, sprawdzimy. Życzę tego sobie i panu redaktorowi, sobie i wszystkim mieszkańcom.